12 supermocy dla supersprzedawców, także jest mi bardzo miło, że jest takie duże zainteresowanie tym cyklem. Są dziś z nami Rafał Gajewski i Miłosz Kopi. Zaraz oddam im głos. Nim jednak to zrobię, to kilka kwestii takich organizacyjnych. Jeśli chodzi o czat, to ten czat, na którym przed momentem pisaliście, to jest taki czat bardziej, powiedzmy, do zadań technicznych, czyli gdyby się coś działo technicznego, nie słyszelibyście nas, czy nie widzieliście, to proszę piszcie, śmiało będziemy działać. A taki, powiedzmy, bardziej z nami kontakt merytoryczny, to są pytania na Slido. Tutaj jest link przypięty też u góry czatu wraz z hasłem do zadawania właśnie pytań. Warto zadawać pytania i warto lajkować, ponieważ 10 pytań z najwyżej danymi lajkami ma szansę być nagrodzonym książką i gadżetami Allegro. I teraz pewnie jesteście ciekawi, co to jest za pozycja. Jest to sztuczna inteligencja we współczesnych organizacjach. Być może ta lektura będzie taką inspiracją, zacna, dziękuję, będzie inspiracją do zmian i automatyzacji procesów właśnie w waszych organizacjach. Mam tylko do was taką prośbę o podpisywanie się albo imieniem, albo jakimś pseudonimem, nickiem tam na Slido, tak abyśmy mogli po prostu was zidentyfikować, że wy to wy, ponieważ jak piszecie anonim albo zostawiacie miejsce puste, to my po prostu po tym nie wiemy, kto tak naprawdę do nas pisze i takich pytań nie będziemy brać pod uwagę. Będzie także ankieta, będziemy wdzięczni za wasze głosy, za wasze opinie, bo to zawsze też wam pomaga i nam pomaga w tworzeniu nowych treści dla was. I już ostatnia rzecz, materiały, mam na myśli tutaj prezentację, wyślemy wam po webinarze na maila, którego podawaliście na rejestracji. Natomiast jeśli chodzi o nagranie, to nagranie będzie dostępne dla was na serwisie YouTube, na kanale Akademia Allegro. I bardzo was zachęcam do subskrypcji, ponieważ tam nie tylko są moce tegoroczne, ale są też zeszłe, są informacje o kursach, webinarach, także zapraszam serdecznie do subskrypcji. I już tak nie przedłużając, oddaję głos prelegentom. Rafał Gajewski i Miłosz Kopi, witajcie. Oni opowiedzą dzisiaj o mocy automatyzacji w e-commerce, temat na czasie, bo AI coraz bardziej jest obecna w naszym także codziennym życiu. Także życzę miłego webinaru i do zobaczenia. Oddaję głos. Dzięki. Dzięki. Okej, to najpierw rzućmy sobie okiem na agendę, tematy, które chcemy tutaj wam zaprezentować. Chciałbym zacząć od wprowadzenia, czym jest w ogóle sztuczna inteligencja i czego się możemy po niej spodziewać. Później chciałbym też wyjaśnić, czym tak naprawdę jest uczenie maszynowe i co oznaczają pojęcia takie jak uczenie głębokie, czy właśnie deep learning, czy sieci neuronowe. Następnie przejdziemy sobie do takich praktycznych zastosowań uczenia maszynowego, czy generalnie właśnie tej szeroko pojętej sztucznej inteligencji w biznesie. A na samym końcu mojej części przejdziemy do wykorzystania tego wszystkiego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, w automatyzacji kanałów kontaktu. Tak jest. Natomiast ja chciałbym wtedy powiedzieć wam trochę o tych zagrożeniach sztucznej inteligencji wprowadzania w tych obszarach, o których powiem już, ale też powiedzieć wam, kim jest Alina i jak my tą sztuczną inteligencję w naszych codziennych rozwiązaniach i kanałach kontaktu wykorzystujemy, więc będę o tej Alinie mówił nieco więcej. No dobrze. Więc do mięsa. Do mięsa. Przechodzimy dalej. Okej, w takim razie tak, czym jest sztuczna inteligencja? Nie wiem, czy kojarzycie ten wizerunek. W latach 60. w takim filmie, który się nazywał Odyseja kosmiczna 2001, w ten sposób prezentowany był komputer, superkomputer HAL, który był
ówczesną wizją jakby sztucznej inteligencji. Był to komputer, który miał własną świadomość, która tam finalnie się obróciła przeciwko bohaterowi tego filmu. I był to komputer, który właśnie mając tą świadomość podejmował świadome różnego rodzaju decyzje, analogicznie do tego, jak te decyzje podejmuje człowiek. Ponad 10 lat później, 15 lat później, w filmie Obcy, w pierwszej części filmu Obcy, z kolei mieliśmy do czynienia z superkomputerem Matka, który sterował tym wszystkim, co się tak naprawdę dzieje na statku Nostromo. Załoga tego statku mogła sobie przyjść do tego superkomputera, zapytać go o dowolną rzecz. Ten komputer potrafił również na wszystko odpowiedzieć i również posiadał jakby własną świadomość. I taka kuła się u wszystkich, przede wszystkim u filmowców, tak? A co za tym idzie, my to przyjęliśmy, wizja na sztuczną inteligencję. Ale jaka jest definicja sztucznej inteligencji, taka najbardziej pasująca do dzisiejszych czasów? To jest moja propozycja, czyli system wykorzystujący komputery do naśladowania możliwości ludzkiego mózgu w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemu. No okej, okay, to jeżeli mamy już definicję sztucznej inteligencji, to czym w ramach jakby tej sztucznej inteligencji jest uczenie maszynowe? Uczenie maszynowe, tutaj podpieram się definicją Aurelien Geron, który taką definicję przygotował, mówiącą, że uczenie maszynowe to nauka i sztuka, to jest dosyć ważne, programowania komputerów w taki sposób, aby mogły uczyć się z danych. No i teraz, w jaki sposób możemy w cudzysłowie zmusić komputer do tego, żeby z tych danych się uczył? Wyróżniamy kilka sposobów uczenia, takich modeli uczenia maszynowego. Tutaj z takich głównych sposobów brakuje jednego, o nim wspomnę na samym końcu. No ale przechodząc po kolei przez nie, uczenie nadzorowane to jest taki sposób uczenia modeli uczenia maszynowego, w którym w zbiorze danych treningowych my wskazujemy, co chcemy przewidywać, czyli można to odnieść, taką analogię zbudować do nauki w wieku dziecięcym, czyli jeżeli rodzice dziecku pokazują psa i mówią, że to jest pies, pokazują kota i mówią, że to jest kot, no to w mózgu dziecka tworzą się takie wzorce, tak? Na podstawie których w przyszłości jest ono w stanie wnioskować, czy to, co widzi, to jest pies, czy to, co widzi, to jest kot. Z kolei kolejnym rodzajem uczenia maszynowego jest uczenie nienadzorowane. Tak jakby trzymając się tej samej analogii do rozwoju dziecka, można by powiedzieć, że jest to sytuacja taka, że rodzice nie mówią dziecku, że pies to pies, ani że kot że to jest kot, tylko dziecko na podstawie informacji, które samo posiądzie, czyli na przykład widzi, że jest to zwierzę na czterech łapach chodzące. Kot jest na czterech łapach chodzącym zwierzęciem i pies jest na czterech łapach chodzącym zwierzęciem. No ale zauważa później, że pies szczeka, a kot miauczy. To mimo to, że dziecko nie ma tego wzorca, że pies to pies, a kot to jest kot, to jednak będzie rozróżniało te dwa zbiory jakby gatunkowe. I to jest właśnie uczenie nienadzorowane, czyli sam model uczenia maszynowego na podstawie danych, które mu dostarczamy, wnioskuje sobie na podstawie różnych wzorców, które tam sobie znajduje. Trzecim elementem jest uczenie częściowo nadzorowane i ono jest wykorzystywane w momencie, kiedy mamy bardzo duże zbiory danych, a bardzo mało danych anotowanych, czyli danych, dla których mamy wskazane klasy, które chcemy przewidywać. To jest de facto takie połączenie tych pierwszych dwóch typów uczenia. Tutaj można byłoby jeszcze dodać taki trochę bardziej skomplikowany rodzaj uczenia maszynowego, mianowicie uczenie wzmacniane, które polega na tym, że definiujemy reguły, którymi może się kierować taki model, a następnie ten model samemu sobie wybiera różne ścieżki postępowania i bada wnioski. No, to jakby trzymając się analogii dziecięcej, można powiedzieć, że pozwalamy dziecku dotykać wszystkiego w domu. No i dziecko dotyka gorącego garka, sparzy się, no to wyciąga wniosek, że no to jednak jest nie za bardzo dozwolona czynność, no już po prostu tego wzorca nie powiela i już nie będzie w przyszłości tego powtarzało.
No dobrze, no to jeżeli już wiemy, w jaki sposób możemy te nasze modele sobie trenować, to teraz chciałbym powiedzieć o tym, z czym wiąże się tworzenie takiego modelu, który gdzieś później potem można wykorzystać w zastosowaniach biznesowych, tak, w zastosowaniach produkcyjnych. Czyli tak, co musimy najpierw zrobić? Musimy sobie określić problem, jaki chcemy rozwiązywać, no bo w przypadku uczenia maszynowego tak naprawdę możemy tworzyć różne modele, które rozwiązują różne problemy. To nie jest tak, że zawsze tworzymy jakiś jeden uniwersalny model, który odpowiada na wszystkie pytania. Możemy sobie dzielić to na poszczególne zagadnienia i tak najczęściej się w biznesie dzieje, że w ten sposób tworzy się te modele. A żeby w ogóle zaplanować takie działanie, musimy sobie ten problem określić. Jak już sobie określimy ten problem, no to musimy znaleźć dane, które wykorzystamy właśnie jako jeden z tych sposobów, o których przed chwilą wspomniałem, do trenowania tego modelu. Jak już sobie znajdziemy takie dane, to dobrze jest też poznać te dane, zobaczyć, co się w nich znajduje, a następnie opracować we właściwy sposób. I teraz, co to oznacza? Ja może posłużę się taką analogią, która jest tutaj nam bliska, czyli przetwarzaniem języka naturalnego, gdzie na przykład w zbiorach treningowych, w których znajdują się jakieś teksty, tudzież wyartykułowane problemy kupujących na przykład na naszej platformie, znajdują się na przykład jakieś elementy HTML-owe, tak, których nie chcemy brać pod uwagę w zbiorze treningowym, bo wiemy, że z nich nic nie wywnioskujemy sensownego, jakby nie posunie nas to do przodu w kontekście rozwiązania naszego problemu. No to właśnie poznanie danych pozwala na to, żebyśmy wykryli takie miejsca, no i opracowanie to jest właśnie usunięcie tych elementów, żeby ten model mógł wnioskować tak naprawdę na tym właściwym mięsie, na którym powinien wnioskować. Następny etap to jest trenowanie modelu, no i to jest, można powiedzieć, etap taki iteracyjny, bo po wytrenowaniu modelu my możemy sobie zweryfikować, jaka jest skuteczność tego naszego modelu. I teraz oczywiście można to weryfikować na produkcji, ale zazwyczaj robi się to w ten sposób, że ten zbiór danych, który mamy dostępny na początku, dzielimy sobie na części. Dzielimy sobie ten zbiór na część treningową i na część testującą. I teraz po każdej takiej iteracji, po każdej zmianie parametrów modelu, czy to jest pierwsza iteracja, czy właśnie to już jest po dostrojeniu modelu i zmianie różnych hiperparametrów, możemy sobie weryfikować, czy ten model sprawdza się lepiej, czy gorzej od tego, który wytrenowaliśmy wcześniej. No i jeżeli już te parametry są dla nas zadowalające, no to możemy taki model uprodukcyjniać, czy wykorzystać po prostu w jakimś rzeczywistym zastosowaniu. I teraz, gdzie tu jest ta sztuka z cytatu Gerona? Ta sztuka znajduje się właśnie w tych dwóch miejscach, tak? Czyli jakby sam proces trenowania takiego modelu nie jest zbytnio skomplikowany. Nawet bardzo dużo takich narzędzi chmurowych jest już dostępnych, gdzie nawet nie trzeba mieć żadnych umiejętności programowania, żeby taki model sobie wytrenować. Ale kluczowe jest tutaj to doświadczenie wynikające z powtarzania tego procesu wielokrotnie przy różnych modelach, które powoduje, że szybciej dochodzimy do tego, co w danych treningowych powinno się znajdować, i szybciej, albo inaczej, na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń wiemy, w jaki sposób dostrajać model, żeby osiągnąć jakiś właściwy cel. I na to jakby nie ma dobrego rozwiązania. Jedyne rozwiązanie to jest po prostu ciągłe powtarzanie tego i wyrobienie sobie takiego zmysłu, w jaki sposób to powinno być realizowane. No dobrze, ale jakby w kontekście sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego często pojawia się też takie pojęcie jak deep learning, sieci neuronowe, tutaj polskie tłumaczenie, uczenie głębokie. Czym tak naprawdę takie uczenie głębokie jest? No najlepiej to pokazuje ten obrazek, czyli no, sztuczna inteligencja to jest takie szerokie pojęcie tak naprawdę różnego rodzaju systemów, które próbują naśladować zachowanie człowieka i ten model decyzyjny, który człowiek ma w sobie. Uczenie maszynowe to jest jedno z narzędzi, które może taki system ku temu popchnąć, a uczenie głębokie to jest bardziej zaawansowany rodzaj uczenia maszynowego, który po prostu jest dużo bardziej skuteczny do rozwiązywania skomplikowanych problemów albo problemów związanych na przykład z kwestiami percepcyjnymi, czyli czymś, co się w człowieku jakby ewoluowało przez setki tysięcy lat,
dlatego teraz nawet nie musimy o tym myśleć, że coś widzimy, albo że musimy się skupić nad tym, żeby coś poczuć, jak podnosimy na przykład ze stołu. Przyjęła się taka definicja, że deep learning, czy właśnie uczenie głębokie, to jest uczenie w oparciu o modele, które zawierają co najmniej 3 warstwy ukryte. I teraz każdy model uczenia maszynowego ma taką architekturę warstwową. Czasami też wielopoziomową architekturę warstwową, ale tu chodzi bardziej o zasadę, że jest jakaś warstwa wyjściowa, na której podajemy nasze dane wejściowe, na podstawie których chcemy wykonać jakąś predykcję albo klasyfikację. Potem jest ta warstwa ukryta. Tak naprawdę dla nas to jest taka czarna skrzynka. Nawet nie musimy wiedzieć, co tam się dzieje, bo model sobie sam jakby wypracowuje najlepsze ścieżki. Teraz jak to działa? Tu jest trochę analogia do ludzkiego mózgu, czyli pojawia się pojęcie neuronów, czyli to są takie oddzielne punkty, w których przez które sobie te nasze dane wejściowe przechodzą, i pojawiają się też połączenia między tymi neuronami, które mają, do których są przypisane pewne wagi. I teraz w zależności od tego, czy informacja jakby końcowa, czy dana predykcja, czy klasyfikacja była poprawna, czy nie, powoduje to, że niektóre połączenia między tymi neuronami są wzmacniane, a inne są wygaszane. W taki sposób, żeby ten wynik na warstwie wejściowej był coraz lepszy. Tutaj, jeżeli ktoś był chętny i chciał sobie pobawić się tak naprawdę z takimi sieciami neuronowymi, to jest taka strona Playground TensorFlow, tutaj zamieściłem na dole linka do tej strony, więc można sobie podejrzeć, na której można zobaczyć, jak w takiej reprezentacji prostej, dwuwymiarowej takie modele dokonują klasyfikacji. Można sobie dodawać tutaj różne warstwy ukryte, można dodawać więcej tych neuronów wyjściowych. Dlaczego tutaj podkreślam, że w takim wymiarze, że to jest uproszczona wersja w dwuwymiarach? Dlatego, że na przykład jeżeli mówimy o wykrywaniu intencji, czy generalnie analizie języka naturalnego, to tak naprawdę każde słowo znajdujące się w zdaniu i potem każde zdanie jest reprezentowane w ilości wymiarów liczonych w setkach. Co jest oczywiście takim abstrakcyjnym podejściem z punktu widzenia człowieka, bo nawet my nie jesteśmy tego w stanie zwizualizować, no ale jednak komputer jest w stanie na podstawie tego wyciągać wnioski, co powoduje, że po prostu prosty wyraz, w zależności od tego, w jakim kontekście się znajduje, niesie w sobie jakby dużo więcej informacji dla komputerów, takiej reprezentacji wielowymiarowej. I tutaj taki wygenerowałem szybki przykład rozwiązania problemu klasyfikacji, bo w uczeniu maszynowym mamy takie dwa podstawowe problemy, problem klasyfikacji i regresji. Tu jest problem klasyfikacji, czyli mamy zbiór punkcików pomarańczowych i zbiór punkcików niebieskich. I teraz ten model miał za cel przewidywać, znaczy gdyby był uprodukcyjniony, to miałby przewidywać, gdzie w których obszarach tej przestrzeni dwuwymiarowej znajdują się punkciki pomarańczowe, a w której niebieskie. I te punkciki, które tutaj widać teraz na ekranie, to są punkciki ze zbioru treningowego. I model na podstawie tego, co tutaj widzi, wymyślił sobie, że tam, gdzie tło jest pomarańczowe, to z większym prawdopodobieństwem znajdują się punkty pomarańczowe, a tam, gdzie niebieskie, punkty niebieskie. Oczywiście no, jest jakiś procent pomyłki, to też zależy od zaszumienia takich danych, też zależy od czasu treningu takiego modelu, ale widać, że zrobił to stosunkowo trafnie. Ok, teraz przejdźmy sobie do zastosowań w biznesie tych modeli, czyli wszystko to, o czym teraz sobie powiedzieliśmy, jak możemy wykorzystać w takich realnych zastosowaniach. Co jest naszym celem w rozwiązywaniu takich problemów biznesowy? No mamy właśnie problem i dążymy do rozwiązania. I do tego rozwiązania dążymy na osi czasu, czy człowiek dąży na osi czasu i bazuje jakby na takich dwóch obszarach decyzyjnych, czyli jest obiektywny obszar decyzyjny, który zawierają różnego rodzaju dane, na przykład podczas rozmowy z klientem różne dane przypisane do konta klienta, a drugi obszar to jest obszar subiektywny decyzyjny, czyli no, on obejmuje jakby doświadczenie danej osoby, która taką decyzję podejmuje. No i teraz tak, no człowiek potrzebuje na
rozwiązanie problemu jakiegoś czasu, oczywiście to zależy jakiego też, jaki też problem rozwiązuje. No i teraz taki model, który przygotujemy, tego czasu może potrzebować mniej. A teraz taka mała dygresja, właśnie w kontekście problemów, które, z którymi spotykamy się w uczeniu maszynowym, generalnie w pojęciu sztucznej inteligencji, powstało coś takiego jak paradoks Moraveca. I ten paradoks Moraveca, pan Hans Moravec w latach 80. bodajże, powiedział coś takiego, że stosunkowo łatwo sprawić, żeby komputery przejawiały umiejętności dorosłego człowieka w testach na inteligencję albo grze w warcaby, ale trudne albo wręcz niemożliwe jest zaprogramowanie umiejętności rocznego dziecka w percepcji i mobilności. Co można sparafrazować, że wbrew tradycyjnym przeświadczeniom takie wysokopoziomowe rozumowanie wymaga niewielkiej mocy obliczeniowej, natomiast niskopoziomowa percepcja i zdolności motoryczne wymagają olbrzymiej mocy obliczeniowej. I z takimi problemami właśnie mierzymy się, jak rozmawiamy właśnie o sztucznej inteligencji, czyli te lata ewolucji człowieka, gdzie człowiek tak naprawdę uczył się korzystać ze wszystkich swoich zmysłów, są bardzo ciężkie do przełożenia, mimo że my jakby tego nie zauważamy, że nasz mózg musi myśleć o tym, że faktycznie coś podnosimy, coś widzimy, nie musimy myśleć o tym, że trzeba oddychać na przykład też, no to jakby to jest dla nas rzecz naturalna, natomiast takie problemy, które dla nas się wydają skomplikowane, są stosunkowo łatwe do rozwiązania właśnie dzięki modelom uczenia maszynowego. Okej, to wracając do zastosowań biznesowych. Pierwsze, które chciałem przytoczyć, to jest klasteryzacja danych, czyli na czym taka klasteryzacja polega? To jest trochę problem klasyfikacji, tylko klasteryzacja wskazuje, że jest to rodzaj uczenia nienadzorowanego, czyli tak naprawdę mamy jakieś zbiory danych. To mogą być maile od klientów na przykład. I chcemy sobie te maile na przykład na potrzeby jakiejś analizy podzielić w jakieś takie bloki tematyczne. To mając taki dostęp do takiego zbioru danych, jakim są maile, możemy wytrenować model, który zgodnie z albo z narzuconymi w przypadku uczenia nadzorowanego, albo w przypadku uczenia nienadzorowanego z własnymi regułami, posegreguje nam te wiadomości w różne kategorie. Jaki jest fajny dodatkowy taki bonus takiego podejścia? Możemy sobie analizować bardzo duże zbiory danych i automatycznie od razu dostajemy informacje o wolumenach tych poszczególnych klastrów, czyli przekładając to na przykład na automatyzację, będziecie wiedzieli od razu, który rodzaj wiadomości opłaca się w pierwszej kolejności automatyzować, no bo jego jest najwięcej. To niekoniecznie musi być jeden typ wiadomości, to mogą być wiadomości bardzo zbieżne, ale od razu będziecie wiedzieli, że jest to bardzo duży zbiór danych, na którymi się warto po prostu pochylić. Kolejnym elementem jest analiza obrazu. To jest trochę bardziej skomplikowana maszyneria ML-owa, ale w Allegro mamy taką funkcjonalność wprowadzoną, że możemy sobie wyszukiwać na przykład po wykonaniu zdjęcia jakiegoś przedmiotu. Tutaj widzimy wykonane zdjęcie książki, no i na listingu widzimy te same książki, tak, że możemy sobie ceny porównać. To oczywiście odnosi się też do różnych innych przedmiotów, ale widzimy też z tej samej kategorii różne inne powiązane elementy. To jest oczywiście jedno z zastosowań, które można wdrożyć za pomocą właśnie tej funkcjonalności. Inne to na przykład analiza parametrów przedmiotów, czyli możemy na przykład zrobić sobie zbiór danych składający się z poprawnie zapakowanych paczek, tak? I przekażemy też do tego modelu wzorce niepoprawnie zapakowanych paczek, no i w teorii taki model potrafiłby rozpoznawać albo klasyfikować, czy dana paczka jest poprawnie spakowana, czy niepoprawnie spakowana. Tutaj też podpierałem się danymi firmy Corpitech, gdzie oni umieścili taki filmik na YouTubie pokazujący weryfikację jakości w przypadku pakowania wysyłek. No i tutaj na tym obrazku po lewej stronie widzimy, że taki model ML-owy zidentyfikował w całym widoku kamery, zidentyfikował trzy przedmioty. To są jakieś filtry samochodowe plus chyba coś jeszcze innego. No w każdym razie zidentyfikował trzy przedmioty, które nie znajdują się w kartonie,
po czym na prawym ekranie już widzimy, że wszystkie trzy przedmioty, które były zidentyfikowane, znajdują się w kartonie. Co więcej, one były pakowane w kontekście numeru zamówienia, które jest na górze, powyżej. No i w tym sposobem jest możliwe prześledzenie całej historii takiej przesyłki i weryfikacja, czy faktycznie w niej się znalazły wszystkie rzeczy, które powinny, czy nie. OK, sumaryzacja tekstu. No to jest zastosowanie, znaczy tutaj każdy może dostosować to do swoich potrzeb. Na czym sumaryzacja tekstu polega? Tutaj mamy po lewej stronie definicję uczenia maszynowego, a po prawej stronie mamy wynik dwóch różnych modeli uczenia maszynowego, których zadaniem jest streszczanie tekstów. Tutaj akurat widzimy streszczenie takie, powiedzmy, trzykrotne, ale są również modele uczenia maszynowego, które przyjmują na przykład na wejściu pełne książki i streszczają je do ilości tekstu takiej, jaką podamy na wejściu. Widziałem taki przykład Alicji w Krainie Czarów streszczonej do jednego zdania. No i faktycznie to było takie zdanie podwójnie złożone, ale mówiące bardzo dużo o tej książce. Także to bardzo fajnie funkcjonuje. Każdy może sobie to odnieść do własnego jakby zastosowania biznesowego. Kolejnym elementem jest kierowanie spraw. Trochę powiązane z klasteryzacją danych, ale też niekoniecznie, bo to może być wykorzystywane w czasie rzeczywistym. Czyli jeżeli do naszej obsługi klienta trafiają różnego rodzaju sprawy, no to możemy sobie przygotować model, który będzie przypisywał każdej takiej sprawie kategorię. I w zależności od tej kategorii my możemy tą sprawę wysyłać do różnych ludzi, do różnych działów, do obsługi, albo po prostu w inny sposób procesować, przypisywać im różnego rodzaju priorytety, w zależności od tego, jaki to jest temat problemów, z którym się nam zgłasza klient. Kolejnym elementem jest kontrola jakości. Na czym taka kontrola jakości może polegać? Taka kontrola jakości to jest troszeczkę bardziej skomplikowana struktura, no ale można ją właśnie zwizualizować takim prostym schematem, gdzie transkrypcja rozmowy, czy to może być transkrypcja rozmowy faktycznie przez telefon, to może być również mail, w odpowiedzi na maila klienta na przykład, przechodzi przez model, który jest wytrenowany na różnego rodzaju wzorcach ocenionych wcześniej przez ludzi. No i taki model w takiej transkrypcji rozmowy poszukuje sobie wzorców zarówno pozytywnych, jak i wzorców negatywnych. Za tym idzie, tak naprawdę jesteśmy w stanie ocenić w tym momencie 100% kontaktu pod kątem jakości. Nawet jeżeli te oceny nie są jakby w punkt trafione, no to już mamy mniejszy obszar zawężony do takiej analizy, powiedzmy, już białkowej przez człowieka. Także to jest coś, co jest faktycznie wykorzystywane produkcyjnie szeroko w biznesie. No i ostatnie kilka punktów tak naprawdę, czyli rozumienie języka naturalnego, rozpoznawanie i synteza mowy, detekcja sentymentu, biometria czy tłumaczenia, to są elementy tak stricte już związane z obsługą kanałów kontaktu, nad którą trochę teraz głębiej się pochylimy. Czyli sztuczna inteligencja w automatyzacji kanałów kontaktu. Na pierwszy rzut, skoro rozmawialiśmy tutaj o modelach uczenia maszynowego, chciałbym wziąć mailbota. Teraz dlaczego zaczynamy od mailbota? Dlatego, że w kontekście tego, o czym tutaj od początku opowiadam, czyli tworzeniu takich modeli zadaniowych, jest to bardzo proste rozwiązanie, ponieważ ma bardzo prostą architekturę, którą po prostu tylko wyłącznie na nasze życzenie i możemy sobie komplikować, tak, żeby coraz lepsze odpowiedzi udzielała, ale w takim najprostszym zastosowaniu jest to bardzo prosta architektura. No i za pomocą takiego modelu wykorzystywanego w mailbocie możemy de facto realizować dwa rodzaje automatyzacji, czyli taką automatyzację pełną, gdzie udzielamy od razu odpowiedzi klientowi na pytanie, i automatyzację częściową, gdzie ta wiadomość klienta trafia do naszej obsługi klienta, a obsługa klienta widzi po prostu szablony odpowiedzi podpowiedziane, które są podstawione w kontekście zapytania klienta. Czyli mamy tutaj do czynienia, już patrząc na wzorce u nas w firmie, do czynienia z takim połączeniem wyjścia klasyfikatora 1:1, czyli klasyfikator identyfikuje problem, a my w naszej bazie odpowiedzi mamy do tego problemu przypisaną jedną odpowiedź.
Ta odpowiedź, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sobie jakby utrudniać i bardziej komplikować ten system. Ta odpowiedź może być jeszcze uzależniona od różnych danych z naszych systemów, nie wiem, z CRM-u, na podstawie danych zapisanych podczas poprzedniego kontaktu z klientem. I te wszystkie dane mogą nam dodawać kontekst do odpowiedzi. W zależności od tego możemy różne rzeczy klientowi wyświetlać. Druga wersja, czyli to wsparcie jakby obsługi klienta, to jest takie połączenie klasyfikatora intencji w konfiguracji 1 do wielu, czyli klasyfikator detektuje nam intencje klienta, ale nie mamy z różnych powodów, na przykład jakichś procesowych u nas w firmie, nie mamy przypisanej jednej odpowiedzi do tej intencji, no to pokazujemy doradcy kilka podpowiedzi i to doradca wybiera, która jest najbardziej właściwa. No i tutaj podobnie jak w przypadku tym przed chwilą, możemy te odpowiedzi też również uzupełniać o różne dane z systemów dziedzinowych. Jakie są jeszcze plusy tego rozwiązania? Możemy sobie dostosować ten model do naszej domeny językowej. Oczywiście, jeżeli tego potrzebujemy, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy biznes może mieć inną domenę językową, czyli klienci mogą się w inny sposób z nami komunikować. I ja gdzieś tam z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że inaczej wyglądają kontakty w e-commerce, inaczej wyglądają kontakty klientów z bankiem, a inaczej jeszcze wyglądają kontakty w windykacji. Także tutaj właśnie domena językowa, w której trenujemy, jeżeli trenujemy to na własnych danych, to daje nam bardzo dużą przewagę i bardzo zwiększa skuteczność takiego modelu. No i taki ostatni, ale w sumie najważniejszy plus to jest to, że takie rozwiązanie generuje nam bardzo prosty i wartościowy feedback, czyli tak, jeżeli klient zaakceptuje naszą odpowiedź, tudzież na przykład nie wyśle kolejnego maila, to znaczy, że zaakceptował tą odpowiedź. Znaczy możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że trafiliśmy i tą wiadomość, którą wysłał do nas klient razem z tym feedbackiem możemy wykorzystać w zbiorze treningowym tego modelu, który będzie jeszcze zwiększał jego skuteczność. Tak? Czyli możemy sobie co jakiś czas taką iterację przeprowadzić retreningu takiego modelu. No w przypadku, kiedy doradca wybiera jakiś podstawiony przez nas szablon odpowiedzi, no tak samo. Jeżeli nasz doradca wybiera szablon odpowiedzi, to znaczy, że się z nim zgadza, czyli podstawiliśmy w tej grupie X wiadomości podstawionych, jedna była trafiona, czytajcie, róbcie tak dalej. Okej, ale jak się do tego zabrać, bo zdaję sobie sprawę, że mimo, że jest bardzo dużo narzędzi, którymi można takie modele sobie budować, no to ten próg wejścia na pewno będzie wymagał pewnego doszkolenia. No ale tutaj z pomocą przychodzą open source'owe rozwiązania, jest taka strona Hugging Face SEO, na której są zamieszczone różnego rodzaju modele, które są przygotowane już do rozumienia konkretnych zagadnień. Na przykład tutaj wskazałem model przygotowany przez nasz tutaj Allegrowy zespół Research and Development, który jest modelem wytrenowanym na korpusie języka polskiego z uwzględnieniem, tak naprawdę z dotrenowaniem tego modelu tak, żeby on był bardzo skuteczny. I teraz pobierając sobie taki model, my możemy, bazując już na modelu, który de facto rozumie język polski, dotrenowywać sobie taki model zgodnie z naszym jakby zadaniem, z tym, co my chcemy osiągać w naszym zastosowaniu jakby biznesowym tego modelu. To jest oczywiście darmowe, pobieranie tych modeli z tej strony. Jakby tu wskazałem akurat Allegrowy, no bo z racji miejsca, w którym pracujemy, ale no jest też bardzo dużo innych modeli darmowych, dostępnych, także warto tutaj sobie przeszukać to repozytorium. Okej, chatbot. Jeżeli chodzi o chatbot, to najpierw sobie opowiedzmy o tym, jak taki chatbot sobie funkcjonuje. Czyli do takiego chatbota wpada pytanie klienta. No i teraz co z takim pytaniem się dzieje? Ono może zostać poddane analizie przez różnego rodzaju komponenty, na przykład wspomnianą wcześniej detekcję intencji, czyli de facto to samo, o czym mówiliśmy w przypadku mailbota. Innym modelem rozpoznawania, który możemy analizować to zapytanie, jest rozpoznawanie ENCI, czyli jeżeli szukamy konkretnych informacji, które musimy sobie wyciągnąć z tej wypowiedzi klienta,
no to ten model nam może te informacje wskazać, co więcej, automatycznie je wyciągnąć, a my na podstawie tych informacji możemy też jakieś podjąć różnego rodzaju decyzje. Na przykład, jeżeli klient podaje nam numer zamówienia, numer listu przewozowego, to my możemy wyciągnąć ten numer zamówienia i wykorzystać go na przykład do odpytania jakichś systemów firmowych o kontekst tego zamówienia, co tam się wydarzyło i na podstawie tego wygenerować odpowiedź już w kolejnym bloku, który nazywa się generowanie języka naturalnego, który właśnie ma dostęp do różnych innych, czy systemów właśnie firmowych, czy baz danych, czy na przykład do innych modelów wspierających, bo też należy pamiętać, że tak naprawdę tylko nasza fantazja nas ogranicza, jeżeli chodzi o wykorzystanie modelu w takiej architekturze, bo możemy sobie na przykład stworzyć model, który na przykład z jakimś prawdopodobieństwem będzie nam określał, czy my na przykład mamy pozytywnie rozpatrzyć jakąś sprawę, czy negatywnie na podstawie danych historycznych, które były wykorzystane do treningu tego modelu. Tutaj mam jeszcze dodatkowy bloczek, czyli rozpoznanie sentymentu, czyli na podstawie jakby treści czy formy pisania wiadomości. Staramy się przewidzieć, jaki jest stan emocjonalny danej osoby, czy jest wzburzona, czy nie jest wzburzona. No i oczywiście w zależności od tego również można podejmować różne decyzje. Okej, okay. Teraz gdybyśmy chcieli rozpatrywać, jakie mamy opcje tutaj przy wdrażaniu takiego chatbota, no to mamy trzy takie drogi, czyli mamy drogę komercyjną, drogę open source'ową, no i własne rozwiązania dewelopowane przez własne zespoły, jeżeli takie posiadamy. Co musimy wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy, już zdecydowaliśmy się wdrożyć takiego chatbota, to co musimy sobie rozpatrzyć, co nam pomoże w wyborze oczywiście jednego z tych trzech rozwiązań. Czyli przede wszystkim tak, jaka jest charakterystyka komunikatów? Czy interesuje nas taki bot bardziej w formule pytań i odpowiedzi, takie FAQ? Czy to ma być bardziej zaawansowany bot kontekstowy, gdzie my odpytujemy naszego klienta o różne dane, później te dane wykorzystujemy do wyciągnięcia jeszcze bardziej szczegółowych danych z naszych systemów i dopiero budujemy tą odpowiedź. Czyli prowadzimy taką prawdziwą konwersację z drugą stroną. Czy sterowanie rozmową właśnie ma być oparte tylko i wyłącznie o to, co powiedział nam klient, czy jeszcze mamy do tego dołożyć różnego rodzaju parametry pochodzące z integracji z różnymi systemami, bo to też będzie implikowało różnego rodzaju zmiany związane z bezpieczeństwem, czy chociażby z integracją z tymi systemami. No trzeci punkt jest bardzo powiązany z poprzednim, czyli czy chcemy w ogóle angażować zespół deweloperski, bo są rozwiązania takie, w których tak naprawdę nie potrzebujemy w ogóle deweloperów, tylko tworzymy w środowisku takim graficznym sobie prostego bota, którego możemy bardzo szybko powiesić na naszej stronie, czy podpiąć do jakiegoś kanału kontaktu typu Messenger, WhatsApp, Viber, czy inne tego typu kanały kontaktu. Kolejny punkt to jest architektura, jaka nas interesuje. Czy to ma być rozwiązanie on-premise czy cloudowe? No to bardziej interesuje pewnie osoby, które obracają jakimiś danymi wrażliwymi. Gdzieś z doświadczenia wiem po prostu na przykład, że branża bankowa niechętnie patrzy na rozwiązania chmurowe, raczej na rozwiązania on-premise'owe. No i ostatnia bardzo ważna rzecz, czy mamy dostęp do danych oraz zespołu ML-owego, czyli czy są u nas kompetencje, albo czy jest jakaś osoba, która w ogóle chciałaby takie kompetencje rozwijać po swojej stronie i pobawić się trochę modelami, uczeniem maszynowym i tworzeniem takich modeli. No i teraz rozpatrzmy sobie wszystkie plusy, znaczy może nie wszystkie, ale takie kluczowe, które przyszły mi do głowy, plusy i minusy każdego z tych rozwiązań, czyli rozwiązania komercyjne. No, są i on-premise'owe i cloudowe, no bo jeżeli płacimy, to też klient płaci, klient wymaga. Są zazwyczaj to rozwiązania intuicyjne, tak? No bo jakby tego to wymusza rynek na firmach, które dostarczają takie rozwiązania. No i siłą rzeczy, jeżeli to są gotowe rozwiązania, no to time to market, czyli szybkość jakby uruchomienia takiego rozwiązania jest duża, czyli bardzo szybko jesteśmy w stanie uruchomić takie rozwiązanie. No z minusów, które tutaj znajdujemy, to poza ceną oczywiście, bo rozwiązania komercyjne są najdroższymi, znaczy w takim krótkim terminie rozpatrując, to są najdroższymi rozwiązaniami. Przepraszam, w długim terminie, ale z takich innych minusów to jest na pewno wpływ na zmiany, no bo to są zazwyczaj takie, to jest zazwyczaj oprogramowanie pudełkowe, zamknięte i to ten wpływ na zmiany jest ograniczony. No i wpływ na utrzymanie takiego rozwiązania. Zawsze będziemy zależni od jakiegoś dostawcy. Jeżeli chodzi o rozwiązania open source'owe, to jakby to są rozwiązania on-premise'owe,
ale mają też swoje plusy w takie, że możemy korzystać z własnych modeli, które sobie wytrenujemy, które na przykład będą rozpoznawały nam intencje. Minusem jest wsparcie, zazwyczaj w formie community, no i minusem są też zasoby, które musimy poświęcić na wdrożenie takiego rozwiązania. Autorskie rozwiązanie oczywiście jest szyte na miarę, więc tutaj nad plusami nie będę się rozwodził. No minusem jest koszt i time to market z tego względu, że no, zaczynamy wymyślać koło na nowo. No i teraz ja właśnie z tego powodu, o którym powiedziałem teraz, odrzuciłbym w ogóle rozpatrywanie własnego rozwiązania, a skupił się na pierwszych dwóch. No i podzielimy to w ten sposób. Jeżeli mamy małe zasoby i zależy nam na szybkim uruchomieniu rozwiązania, to skupiłbym się na rozwiązaniu komercyjnym. A jeżeli mamy zasoby ML-owe, tudzież kogoś, kto chce się rozwijać w tym kierunku, mamy dostęp do danych albo zależy nam na rozwiązaniu on-premise, skupiłbym się na rozwiązaniu open source'owym. Ok, i ostatni element, który chciałem poruszyć, czyli VoiceBot. Architektura stosunkowo podobna do architektury chatbota, rozwinięta o pewne dodatkowe elementy. I takim dodatkowym elementem jest model rozpoznawania mowy, czyli ASR-y, z angielskiego właśnie, skrót angielskiego, który powoduje, że na wejściu podajemy głos, a na wyjściu otrzymujemy transkrypcję. Kolejnym elementem tutaj dodanym jest detekcja ciszy, no bo coś nam musi powiedzieć, że klient w kanale głosowym przestał mówić, ale nie jest to oddech, nie jest to przerwa wynikająca po prostu z, nie wiem, przecinka powiedzmy, tylko jest to przerwa końcowa, która mówi nam o tym, że klient skończył swoją wypowiedź, należy ją zacząć analizować. Potem to trafia, podobnie jak w przypadku czata, na detekcję intencji, różnego rodzaju rozpoznawania intencji, co tam sobie będziemy chcieli. Następnie generowana jest odpowiedź, która trafia do syntezy mowy, czyli z kolei w drugą stronę mamy przetwarzanie. Dostaję tekst na wyjściu mamy głos. No i z kolei w momencie, kiedy taka synteza jest odgrywana, można powiedzieć, w kanale, również mamy uruchomioną detekcję głosu, bo też musimy pamiętać o tym, że klient może w tym momencie chcieć przerwać tą wypowiedź albo po prostu coś powie, co może mieć istotny wpływ na taką rozmowę. To jest rozwiązanie dużo bardziej zaawansowane i tutaj jakby ktoś z Was rozpatrywał w ogóle wdrażanie tego typu rozwiązań, to sugerowałbym po prostu trzymanie się w ramach jednego ekosystemu dla tych wszystkich elementów. Dobrze, dziękuję. Z mojej strony to wszystko, przekazuję głos Rafałowi. To co, zamienimy się, żeby było... Tak. Dobrze, po małej roszadzie, cześć wszystkim. Rafał Gajewski z tej strony. Już opowiedział o tych rozwiązaniach, które jakby występują na rynku, jak do tego podejść i z czym w ogóle dziedzina sztucznej inteligencji się, z czym ją się w ogóle je, jak ona występuje, jak jest zrozumiana. Jak przynajmniej słyszałem z boku, nie są to zagadnienia łatwe, wymaga to faktycznie doświadczenia, wymaga to wiedzy po to, żeby te rzeczy zaimplementować. Natomiast to, o czym ja bym chciał teraz powiedzieć, to też trochę jak oprócz tych dobrych rzeczy, co może się pojawić z złego, ale też jak też rozwiązania, o których, czy jakby ta dziedzina sztucznej inteligencji, o której wspominałem już, my ją zastosowaliśmy już u nas tak wewnętrznie i z czym to się, powiedzmy, je. Przechodząc do zagrożeń. Powiedzmy, skrolując różne media społecznościowe, czy też przeglądając po prostu internet, napotykamy się na bardzo dużą liczbę różnego rodzaju informacji, filmów, zdjęć, memów. I teraz pytanie, co z tego jest prawdziwe, co z tego jest nieprawdziwe. Natomiast z drugiej strony, czy sztuczna inteligencja może się pomylić? No otóż może się pomylić, natomiast zależy od tego, w jaki sposób ją wytrenujemy. Tutaj wrzuciłem taki screen z czasów naszych testów, kiedy to testowaliśmy naszego chatbota i powiedzmy na pytanie, czy jakby na przywitanie naszego chatbota klient zadał pytanie, kiedy będzie smart na tym koncie. No i teraz idąc tą analogią, o której mówił Miłosz, czyli chcemy odkryć intencje i chcemy odkryć encję, czyli na zasadzie intencja jest kiedy będzie, a encją będzie wtedy smart i dołączenie do tego na tym koncie, czyli mówimy o tym konkretnym koncie, o którym mówi klient, czyli moim.
No i tu powiedzmy w fazie testów przykładowe zapytanie klienta, które wykorzystaliśmy do tego zbioru treningowego, okazała się błędnie rozpoznana przez naszego chatbota, no i odpowiedział lakonicznie tak zwanym small talkiem, czy obojętnie, czy świat w deszczu, czy skąpany słońca złocie, wszystko sprzyja dziś rozmowie o dostawie lub o zwrocie. I widać, że na tym etapie nie udało nam się wytrenować jeszcze bota, później jakby oczywiście już radzi sobie o wiele lepiej, natomiast zmierzam do tego, że czy może się pomylić? Może się pomylić, ale ta pomyłka może widnieć z powodu tego, w jaki sposób my zaprogramujemy to rozwiązanie i czy przykłady, którymi się posłużymy, żeby wytrenować to rozwiązanie, są prawidłowe, czy też nie. Natomiast należy też sobie odpowiedzieć, czy człowiek jest w stanie się pomylić w zwykłej konwersacji z drugim człowiekiem. Otóż też jest. Natomiast może to zrobić świadomie albo nieświadomie. Natomiast AI będzie tych błędów na pewno unikać, bo nie ma, powiedzmy, tej takiej świadomości. Innym zagrożeniem, którym mogliście się spotkać, to tak zwana dziedzina deepfake. I na czym ona polega? Jakiś czas temu, bo było 2 czy 3 lata temu, pojawiło się nagranie na YouTubie, w którym to prezydent Obama wygłaszał orędzie, w którym niezbyt pochlebnie się wyrażał. I wszystko mogłoby skończyć się wielkim skandalem, gdyby nie przewinąć, powiedzmy, o kilka sekund dalszą część tego wideo, gdzie okazało się, że to aktor Jordan Peele próbował gestykulować tak samo jak mówił prezydent Obama, natomiast na jego twarz została nałożona warstwa obrazu i dźwięku wygenerowana za pomocą algorytmów, złudząco przypominająca, powiedzmy, postać wcześniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób to się odbyło? O tym właśnie, o czym mówił Miłosz, czyli ten deep learning. Chodziło o to tutaj, że algorytmy i maszyny naśladowały, to znaczy tak długo się uczyły, powiedzmy, tych wzorców, mimiki twarzy, po to, że były w stanie je w późniejszym czasie odwzorować. I tak też powstała technologia właśnie deepfake, która umożliwia nałożenie, powiedzmy, specyficznych czy wstawiania jakby generalnie twarzy albo głosów danej postaci. Tutaj jest też link do tego wideo, możecie sobie obejrzeć to w oryginale, ale też na YouTubie znajdziecie bardzo dużo przykładów tego typu filmików, czy z Markiem Zuckerbergiem, czy z innymi postaciami filmu czy polityki, które są, powiedzmy, po prostu fejkami. Więc warto analizować to pod tym kątem i sprawdzać, czy to, co widzimy, w tym przypadku twarz i głos łudząco przypominające tamtejsze postacie, czy faktycznie one są prawdziwe, bo oprócz tych dobrych zastosowań sztucznej inteligencji, o których mówił Miłosz, możemy się nadziać na te złe, które mogą spowodować nie jeden skandal. A w związku z tym, że jesteśmy trochę na czasie i niedługo są walentynki, natrafiłem na taki artykuł, co czwarty Polak wierzy, że sztuczna inteligencja podpowie mu, czy jest zakochany, więc trochę z przymrużeniem oka, natomiast w pewnych kwestiach zaufałbym jednak swoim uczuciom, a nie sztucznej inteligencji, bo może jednak się mylić. Tym samym chciałbym przejść do tych naszych rozwiązań, które mamy w Allegro i przedstawić Wam Alinę. Kim jest Alina? Z Aliną mogliście się już spotkać wcześniej, natomiast kim jest Alina? Alina jest naszym wirtualnym doradcą, w skrócie chatbotem. Jest dostępna 24 godziny na dobę i jako że zachowując work-life balance, człowiek chciałby raz po raz odpocząć od pracy, tym samym Alina będzie czuwać 24 godziny na dobę i nawet dla nocnych marków jest w stanie wygenerować poprawną odpowiedź.
Co za tym idzie, naszym strategicznym celem budowania chatbotów było dostarczenie tego wsparcia po prostu 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, po to, żeby w każdym momencie taką odpowiedź nas nurtującą można było uzyskać. Gdzie tą Alinę możecie spotkać? Występuje ona w czterech powiedzmy obszarach. Jest ona dedykowanym chatbotem jako kanał kontaktu. Jest automatyczną odpowiedzią na formularzu kontaktowym przed wysłaniem maila do nas. Też pojawia się w pytaniu do sprzedającego, a także pojawia się w centrum wiadomości. Jakie są, powiedzmy, korzyści wynikające z prowadzenia akurat Aliny i sztucznej inteligencji? Tak jak Miłosz pokazywał na którymś wykresie, analizujemy, które pytania najczęściej, powiedzmy, się do nas trafiają i które, powiedzmy, opłaca się nam automatyzować. Widzimy, że dużo z tych pytań to są proste pytania, powtarzalne, na które albo możemy w sposób dziedzinowy, tak jak o tym wspomniałem już, odpowiedzieć, czyli znamy odpowiedź ze względu na to, że jest na to jakaś, powiedzmy, konkretna procedura, jest jakaś zapis w regulaminie, który możemy przytoczyć, którym możemy podpowiedzieć, w jaki sposób postępować. Jest też konkretną instrukcją, która jest też konkretną instrukcją, którą, powiedzmy, możemy znaleźć w jakichś tych w naszych artykułach pomocy, albo jest po prostu zbiorem instrukcji, które wiemy po prostu, jak zrobić, jak przeprowadzić klienta po to, żeby mógł, powiedzmy, wykonać coś samodzielnie. Ale z drugiej strony, jako że mamy dostęp do różnych danych, do naszych systemów, jesteśmy w stanie sprawdzić na przykład, gdzie się podziała paczka, gdzie się, powiedzmy, zdarzyły różne rzeczy i na podstawie danych z naszych systemów jesteśmy w stanie te informacje wyciągnąć. I teraz tak trochę obrazowo, gdzie ta Alina, powiedzmy, występuje jako nasz dedykowany chatbot. Po wybraniu, powiedzmy, odpowiedniej kategorii z naszego drzewka rozwiązań, z naszego drzewka w pomocy, mamy do wyboru właśnie chatbota Alinę, z którą możemy porozmawiać. I kilka przykładów takich naszych chatbotów. Ostatni chyba chatbot, który był u nas właśnie wypuszczony, dotyczy kanału kontaktu dla właśnie partnerów, dla merchantów, gdzie odpowiadamy na różne pytania związane z opłatami i z cennikiem. I tutaj też wypisałem kilka ważnych intencji, czyli w tym przypadku tematów, na które nasza Alina jest w stanie odpowiedzieć i dzięki temu możecie uzyskać pomoc. Wkrótce, lada dzień chyba, albo nawet dzisiaj, opublikujemy chatbota na rachunku i saldo, gdzie też znajdziecie odpowiedź na kilka kolejnych intencji, które tutaj są wypisane. Ten chatbot, powiedzmy, nie jest jeszcze w jakiś sposób zintegrowany z konkretnymi danymi, natomiast chciałbym Wam pokazać chatboty, to może za chwilę. Kolejnym w sumie jeszcze chatbotem jest chatbot na formularzu rejestracji, gdzie bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, że w przypadku rejestracji jesteśmy w stanie przełączać kontekst, co może się okazać niby proste do powiedzenia, natomiast jakby trudnym do zrobienia, czy w danym momencie chcę się zarejestrować jako partner, czy jako kupujący na Allegro. I nawet jeżeli ktoś wejdzie na chatbota, powiedzmy, dedykowanego partnerowi, a zacznie zadawać pytania, które dotyczą zakładania konta w obszarze klienta, tym samym chatbot powinien rozpoznać tą intencję i nakierować, powiedzmy, osobę, która w danym momencie zakłada konto na to drugie rozwiązanie, którego, powiedzmy, ono dotyczy.
I przykład integracji jest dobrze odzorowany na naszym chatbocie, który odpowiada na pytania dotyczące dostawy, zwrotu, a także smarta. W przypadku, kiedy mówimy na przykład, nie wiem, o zwrocie towaru, to proponujemy takie rozwiązanie, w skrócie zwane karuzelką. Karuzelką możemy ją przewijać od lewej do prawej, wybierając produkt z naszych zakupów, którego nasza sprawa dotyczy. Czyli w tym przypadku, korzystając z integracji z naszymi systemami wewnętrznymi, po koncie klienta jesteśmy sprawdzić, jakie były jego ostatnie zakupy i odpowiedzieć mu na pytanie dotyczące konkretnego zakupu, pokazując mu, powiedzmy, katalog tych zakupów, które zakupił, i wtedy jakby wiemy, o którym dokładnie przedmiocie mówimy. Ostatnio w różnego rodzaju miastach pojawiły się nasze maszyny paczkowe, zwane właśnie OneBoxem, i jako powiedzmy supportując ten nasz nowy nurt w organizacji, udostępniliśmy również chatbota, który pomaga z jednej strony i odpowiada na pytanie, czym są nasze automaty, czym jest OneBox, ale także pomaga w odbiorze przesyłki, bądź też w tematach, co w przypadku, kiedy nie ma się kodu odbioru, albo co w przypadku, kiedy nie zdążymy odebrać tej paczki na czas. Innym przykładem, będąc przy, powiedzmy, dostawie i zwrocie, jest temat, rozwiązuje chatbot płatnościowy, bo zanim, powiedzmy, ta przesyłka, albo inaczej, pierwszym pytaniem, gdzie jest moja przesyłka, jest pytanie, a czy płatność została należycie przetworzona i dokonana, więc w tym przypadku też jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki jest obecny, powiedzmy, status tej konkretnej płatności, wykorzystując też przy tym tutaj z boku widoczną karuzelkę, no bo to jest pierwszy krok do tego, czy mieć, powiedzmy, już pytanie o status dostawy, czy może jednak się okaże, że gdzieś na etapie płatności ta paczka się, czy to zamówienie się zawieruszyło. No i w tym przypadku, oprócz tego, że powiemy, jaki jest status, to przeprowadzimy też kupującego przez ten proces, w jaki sposób rozwiązać ten problem i w jaki sposób tą płatność dokończyć. Więc to, co chciałem podkreślić w przypadku naszych chatbotów, to, że świadczą one, oprócz tej pomocy, powiedzmy, odpowiadając na konkretne pytania, dają tą część, powiedzmy, w jakiś sposób edukacyjną, która poprowadzi klienta nawet czasem za rękę, jakby poprzez procedury czy poprzez nasze strony, mówiąc, jakie kolejne kroki należy wykonać, aby, powiedzmy, dojść do tego punktu A do B, o którym też wcześniej mówił Miłosz. Gdzie jeszcze możemy spotkać Alinę? Alina na formularzu kontaktowym jako nasza szybka, automatyczna odpowiedź. Czyli zanim taki mail zostanie do nas wysłany i trafi do naszych doradców, patrzymy, albo nasz model weryfikuje, znamy odpowiedź na to pytanie, które pojawiło się w tym zapytaniu. Jeżeli tak, sugerujemy od razu naszą odpowiedź automatyczną, Alina ją sugeruje, natomiast i jeżeli się okaże, że jest ona wystarczająca, możemy przejść, powiedzmy, znaleźliśmy odpowiedź na nasze pytanie, jesteśmy usatysfakcjonowani. Jeżeli się okazuje, że problem jest bardziej złożony, to możemy ją wysłać do doradcy, bo mimo wszystko potrzebujemy tej pomocy. Natomiast pojawia się taki pośredni krok, który mówi o tym, żeby na przykład co zrobić w przypadku odzyskania dostępu do konta, to wysyłamy listę rzeczy, która jest nam potrzebna, aby ten dostęp do konta odblokować. I teraz z perspektywy czasu mogłoby to wyglądać w taki sposób, że klient pisze do nas, co musi zrobić, żeby odblokować konto, czeka na odpowiedź, dostaje odpowiedź od konsultanta, przygotowuje te dane i dopiero wysyła te dane z powrotem. W tym przypadku skracamy ten dystans, bo na wstępie klient dostaje informację, jakie dane powinien nam przesłać, żeby
to konto odblokować szybciej. Więc zyskują tak naprawdę wszyscy. Kolejnym miejscem, gdzie jest nasza Alina, to część pytanie do sprzedającego. I tutaj, jeżeli ma trafić pytanie w zasadzie do Was, od klientów, o może się okazać, że my znamy odpowiedź na to pytanie. I tak naprawdę możemy ten kontakt również Wam zaoszczędzić, odpowiadając na to pytanie. Natomiast to klient decyduje, czy mimo wszystko to pytanie chce nadal do Was wysłać i uzyskać bezpośrednio od Was pytanie, odpowiedź, czy też może jakby ta nasza odpowiedź, która tutaj się pojawia, jest powiedzmy satysfakcjonująca. I podobnie tak samo działająca Alina w Centrum Wiadomości działa dokładnie na tej samej zasadzie. Jeżeli widzimy, że jest to jakaś pula pytań, na które znamy odpowiedź, czyli są to te najprostsze pytania, zapytania typu kiedy dostanę paczkę albo jaki jest status mojej paczki, wtedy jesteśmy w stanie odpowiedzieć i sugerujemy tą odpowiedź klientowi. Natomiast cały czas, to co podkreślam, dajemy przestrzeń do tego, żeby klient miał możliwość wyboru i przez ewentualnie przesłania tego zapytania do Was. No i właśnie, szerzej w sumie trochę o tej Alinie w Centrum Wiadomości, dokładnie w sumie ten sam screen. Natomiast co chciałem zaprezentować, na jakie pytania powiedzmy my odpowiadamy w tym Centrum Wiadomości i przykładowe, kiedy otrzymam paczkę, proszę o anulowanie zamówienia, czy ta oferta będzie jeszcze dostępna. Tu są jakby różnego rodzaju odpowiedzi, które my naszym klientom serwujemy. Natomiast jeżeli klient nadal, tak jak to co zawsze podkreślam, będzie chciał wysłać tą wiadomość, ma taką możliwość. Więc jeżeli widzimy, że nasza powiedzmy odpowiedź nie będzie w stanie pasować do pytania zadanego przez klienta, nawet wtedy nie proponujemy rozwiązania Aliny i nie wyświetlamy żadnej odpowiedzi, tylko to pytanie trafia bezpośrednio do Was. Pomocne linki, mam nadzieję, że ta prezentacja będzie udostępniona. Tu są też pomocne linki, w których znajdziecie też w pomocy informacje na temat, jak działają te nasze automatyczne odpowiedzi z perspektywy i sprzedającego, i z perspektywy kupującego. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wkład. Łączymy się ze studiem. Halo, studio. Słychać mnie? Nie. Tak, słychać. Teraz słychać. O, jakieś problemy techniczne. Dobrze. Bardzo dziękuję prelegentom i zapraszam teraz do wypełnienia ankiety. A potem przejdziemy do Waszych pytań i do tej sekcji właśnie Q&A. Także już publikuję ankietę i zachęcam do komentowania i głosowania. Ciekawie się obserwuje z tej perspektywy na wyniki. Tak. Tak, jak teleturnieją, w sensie, czy jest próg, przy którym odpadniemy, czy może przejdziemy dalej. Zapadnie pod nami, jest coś, nie ma. Jeszcze chwilę zaczekamy i będziemy mogli publikować pytania. Ja jeszcze powiem już tylko, że na sam koniec, po tej właśnie sesji Q&A,
przeczytam te niki, czy wasze pseudonimy, czy imiona, nazwiska osób, które zostaną właśnie nagrodzone i proszę was o kontakt na webinars@allegro.pl i tam podacie dokładne adresy, gdzie przesłać upominki i wyślemy po prostu w przyszłym tygodniu kuriera. Ja już tutaj napiszę może na czacie maila, gdzie możecie wysłać właśnie. Okej. Jeszcze dosłownie minuta. O właśnie, pojawił się też taki zielony pasek. Tutaj dziękuję bardzo moderatorowi, który zachęca do innych webinarów Akademii Allegro. Tam można wszystko sprawdzić, jakie są webinary, wszystkiego się dowiedzieć, co jest nowością, co dopiero będzie. Także zachęcam do sprawdzenia. Dobrze, myślę, że możemy już pomału kończyć. Dosłownie pół minuty zostało. Także proszę kończyć pisać odpowiedzi. Pierwsze na siebie postaram się odpowiedzieć. Czyli tak, Konrad pyta, w jaki sposób mogę wykorzystać AI do optymalizacji kampanii Allegro Ads? Jakie narzędzie? To tak, są dwa pytania. W jaki sposób i jakie narzędzie? W jaki sposób? No ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że można zbudować model, który będzie korelował informacje o zainwestowanych środkach w takie kampanie razem z oczekiwanymi zyskami, na przykład nie wiem, przychodem. I taki model może wskazywać, kiedy warto. Oczywiście on będzie brał x więcej różnych jeszcze parametrów, począwszy od okresu, w którym taka kampania miałaby się odbywać. No i na podstawie tego może przewidywać, kiedy warto taką kampanię uruchamiać, albo inaczej, kiedy podejmować jakieś wzmożone działania, a kiedy nie wzmożone. Teraz jakie narzędzie? No to jest ciężkie pytanie, bo to zależy od tego, jaki jest poziom wiedzy w zespole. Można oczywiście samemu się pokusić o zbudowanie takiego modelu. Można też sobie przeszukać internet po frazie AutoML, bo różni dostawcy chmurowi, usług właśnie chmurowych udostępniają narzędzia, w których tak naprawdę bez umiejętności programowania i znajomości tego obszaru od strony programowania można taki model sobie utworzyć i go potem produkcyjnie wprowadzić. Tak jest. Drugie pytanie wezmę na siebie. Autorem jest Łukasz. Proszę o wskazanie, które procesy według prowadzących webinar po wykonaniu automatyzacji dają największy zwrot z inwestycji. Coś mi się teraz nałożyło. A, zwrot z inwestycji, co warto automatyzować, a czego lepiej unikać. Ja myślę, że pierwszym krokiem byłoby, tak jak Miłosz mówił o narzędziach związanych z chatbotem komercyjnych, czyli wykorzystać dostępne na rynku narzędzia komercyjne związane z chatbotem, czy to właśnie automatyzacje kanału Messenger, są powiedzmy bardzo fajne takie narzędzia, które pozwolą budować scenariusze w zależności od odpowiedzi powiedzmy na kanałach Messenger. I może to być swego rodzaju proof of concept, który pokaże, ile powiedzmy kontaktów udało się dzięki takiej automatyzacji na przykład Messengera uniknąć i wtedy już każdy musi podjąć sam decyzję, czy jest to powiedzmy warte zachodu, czy też nie. Natomiast jest to chyba najszybsze i najtańsze takie komercyjne rozwiązanie, które można by na ten moment zastosować, żeby sprawdzić, czy to działa po prostu u siebie. Okej. Okay. Ja może przeczytam następne pytanie. Marcin pyta, jak najlepiej wykorzystać możliwości AI do zwiększenia swojej sprzedaży na Allegro? Ja bym to pytanie połączył jeszcze z innym, które mi właśnie zniknęło, ale a nie jest. Sid pyta, jakie są automatyzacje, które warto, żeby wprowadziła działalność mała firma? Od czego zacząć? Myślę, że to jest jakby powiązane, bo jakby
kluczowym problemem do rozwiązania w tym wypadku pewnie będzie zwiększenie sprzedaży. Ja bym pokusił się o tworzenie również właśnie z wykorzystaniem może komercyjnie dostępnych takich z niskim progiem jakby wejścia, jeżeli chodzi o wiedzę, rozwiązań właśnie typu AutoML, o stworzenie modelu, który będzie przewidywał nam w jakich warunkach, w jakim okresie osiągaliśmy najlepsze parametry historycznie sprzedaży, biorąc pod uwagę wszystkie parametry, począwszy od czasowych, przez na przykład asortyment dostępny, przez ceny, marże, które były uzyskiwane na poszczególnej sprzedaży, bo trzeba o tym pamiętać, że taki model wytrenowany na dużym zbiorze danych historycznych może dojść do wniosków, które nam sobie ciężko nawet wyobrazić, a najwyraźniej mają jakąś korelację z tym, jakie wyniki osiągamy. Także pokusiłbym się o zbudowanie takiego zbioru danych bazującego na historycznych wynikach, historycznej sprzedaży w połączeniu jakby z asortymentem, z uzyskiwanymi wynikami. No i zapuścił taki model i zobaczył, co on sobie by wywnioskował. Kolejne od Rafała. Czy w e-commerce bardziej rentowny jest marketing, automation czy SEO? I chyba odpowiemy, że nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie i nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie, więc nie chcielibyśmy wprowadzać nikogo w błąd. Wybacz, Rafał, miło z sympatii do imienia. Okej. Okay. No kolejne pytanie, to udzieliłem odpowiedzi przed chwilą. Jeżeli to jest mała działalność, to na pewno skupiłbym się na minimalizowaniu jakby kosztów wejścia w ogóle w testowanie takiej automatyzacji. To, żeby po prostu nie ponosić niepotrzebnych kosztów, jeżeli by się okazało, że na przykład wyniki osiągane poprzez właśnie taką automatyzację nas nie satysfakcjonują. Dlatego tutaj polecam poszukanie po frazie AutoML i poszukanie rozwiązania takiego z małym progiem wejścia jakby w ten obszar automatyzacji. Od Justyny pytanie. Jaka część danych powinna zostać odłożona do stworzenia zbioru treningowego? To na naszych, czy ilościowo, nie wiem, natomiast my zrobiliśmy około 50% tego zbioru treningowego, natomiast drugi, powiedzmy 50% było już z jakimś zbiorem testowym. Po to najlepiej, żeby to były dane, powiedzmy, z jakiegoś konkretnego okresu, nie wiem, czy to miesiąca, czy dwóch, czyli żeby nie było tam żadnego innego trendu, w sensie, żeby pytania mogły dotyczyć czegoś innego, czyli na przykład wziąć z jednego miesiąca, podzielić te dane na pół i na połowie tych danych wytrenować, a czy ilościowo, no to im więcej danych tak naprawdę, tym lepiej, natomiast nie wiem już, czy jest jakiś minimalny próg, nie ma chyba minimalnego progu, na którym zazwyczaj korzystamy z tych danych, które mamy. No, jeżeli mamy ich, nie wiem, 10 tysięcy, mamy ich 1000, no to musimy po prostu wykorzystać tyle, ile mamy, podzielić po prostu tylko to na pół. Po wynikach jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to był wystarczający zbiór danych, czy nie. Tak. Natomiast co bym tutaj jeszcze zasugerował? Fajnie wziąć, powiedzmy, nie wiem, 10-100 przypadków, które na pewno jesteśmy w stanie przejrzeć ręcznie. Czyli albo nawet im większą próg, nawet jeżeli jesteśmy w stanie przejrzeć 1000 takich odpowiedzi i sobie je zmaczować, czyli zobaczyć, czy po wytrenowaniu nasz model odpowiedział dobrze według naszej najlepszej wiedzy dziedzinowej. No i to nam daje, powiedzmy, takie ręczne sprawdzenie, taką predykcję, czy ten nasz model dobrze rozpoznaje. Jeszcze 4 pytania przed nami. Okej. Okay. Jakie zastosowanie AI są obecnie najpopularniejsze i najefektywniejsze sprzedaży na Allegro? No tutaj zależy, co to oznacza, że są najpopularniejsze w sprzedaży w Allegro, czy z punktu widzenia Allegro jako platformy, czy poszczególnych merchantów, jeżeli z takich korzystają, bo takich danych nie mamy, z czego korzystają. Nie wiem, czy najpopularniejsze i może najefektywniejsze, no bo w różnych wymiarach różne rozwiązania się weryfikuje. Ale na pewno z naszej perspektywy widzimy, że sprawdza się weryfikacja kompletności danych ofert, które znajdują się w ofercie, no bo to się wprost przekłada potem na satysfakcję kupujących z kolei i możliwości, jakie dajemy im w wyszukiwaniu konkretnych
przedmiotów. I do tego też po naszej stronie jest zaprzęgnięty ML i wydaje mi się, że to jest jedno z takich kluczowych zastosowań po naszej stronie. No jakby abstrahując jakby od części obsługi klienta. Kolejne pytanie. Weźmy na siebie, bo to jest ciężkie i w sumie na nie nie odpowiemy też. Jak poprawnie zaprojektować sieć pozwalającą na przewidywanie wyników sprzedaży? No to jest trochę ten element, o którym wspominałem podczas prezentacji, że uczenie maszynowe jest to poniekąd sztuka, bo jakby to wynika wprost z doświadczenia, jakie też mamy w tworzeniu tych modeli. I trochę trzeba do tego fantazji, dużo doświadczenia, trzeba się wiele razy pomylić, żeby wiedzieć, jak następnym razem do podobnego problemu podejść. Nie ma jakby takiego jednego złotego przepisu na tworzenie modelu. Gdyby był, to pewnie byłby dostępny po wpisaniu w Google. Także tutaj no niestety metody prób i błędów dużo bardzo zależy od tego, jakie dane są wejściowe, ile tych danych wejściowych jest, czego oczekujemy też na wyjściu takiego modelu. Czy my na przykład oczekujemy, żeby przewidywał nam konkretne parametry, przy których osiągaliśmy najlepsze wyniki, czy na przykład chcemy, żeby pokazywał nam jakieś, nie wiem, top produktów, dla których w danym okresie byśmy osiągali najlepsze wyniki. Można w różnych jakby konfiguracjach rozpatrywać uruchomienie takiego modelu uczenia maszynowego. Ja myślę, że odpowiedziałeś też od razu na kolejne pytanie Przemysława, czyli jak najlepiej uniknąć pomyłek pracowników podczas automatyzacji procesu sprzedaży? Jak najlepiej uniknąć pomyłek pracowników? No ale to też jest takie wielowymiarowe pytanie, nie? Bo ja na przykład rozumiem to pytanie w ten sposób, że tak jak pokazywałem na tym przykładzie, ten przykład pakowania zamówień, tak? No, można sobie wyobrazić taki system, który będzie identyfikował na podstawie rzeczy, które w takim zamówieniu powinny się znaleźć, czy zamówienie jest kompletne, czy nie. I na przykład monitorował podwójnie jakby pracę pracownika. To jest taki przykład uszyty przeze mnie trochę na szybko. Jakby sama ocena, też wspominałem o ocenie jakościowej, no sama ocena też jest jakościowa trochę weryfikacją tej pracy pracowników. Tam akurat rozpatrywałem to w kontekście takiej oceny post factum tego, czy te wiadomości, które są wysyłane przez naszych pracowników dalej trzymają pewien poziom, ale to może być też tak na bieżąco, real-time'owo rozpatrywane. Czytaj, nie puścić tej wiadomości, ponieważ nie spełnia ona jakichś parametrów, które wynikają z wzorcy bazujących na historycznych danych. Ja wezmę kolejne pytanie. Jakie i czy są sposoby zwiększania sprzedaży za pomocą automatycznych odpowiedzi autoresponderów? Odpowiem trochę dwuznacznie. Ja bym powiedział, że to, co możemy zautomatyzować poprzez właśnie automatyczne odpowiedzi, pozwala nam zaoszczędzić czas, który możemy wykorzystać na inne działania, chociażby wtedy na działania sprzedażowe. Więc bardziej jest to ta powtarzalna praca, którą jesteśmy w stanie zautomatyzować, bo są powiedzmy podobne pytania typu kiedy będzie moja paczka, co może się okazać, jakby nawet odpowiedzenie szybko na tą odpowiedź powoduje, że w momencie, kiedy napływa tych maili czy tych wiadomości więcej, za każdym razem musimy się oderwać od innych obowiązków i na takiej wiadomość odpisać. I teraz... To już jest ostatnia. I teraz ostatnie, jakiego typu... Nie, to co było. To co było, było ostatnim pytaniem. Tak, dokładnie tak. Także pozwolę sobie przeczytać tutaj 10 wygranych. To jest tak, Konrad, Łukasz, Marcin Iwan, Sid, Rafał, Justyna, Franciszek MC, Justyna, gratuluję dubletu, Przemysław i Vita Soleil. I na koniec bardzo przede wszystkim dziękuję prelegentom za przedstawienie takiego szerokiego wachlarza w tak krótkim czasie działań AI i automatyzacji w e-commerce. Bardzo dziękuję też uczestnikom
za aktywność i ciekawe pytania, za zainteresowanie tematem. Gratuluję wygranym i oczywiście bardzo dziękuję też moderatorowi, który w gąszczu pytań działał i pracował nad tym, szczególnie w czasie różnych technicznych przygód. Także życzę dobrego dnia, do zobaczenia i zapraszamy na kolejne moce. Proszę śledzić kanał Akademii Allegro też na YouTubie. Zapraszam, dziękuję. Cześć wszystkim. Cześć.